Jasnogórska Matko, jak dzieci stajemy przed Tobą, by u schyłku kolejnego dnia naszego życia w Twoim matczynym, niepokalanym sercu szukać schronienia, składając w nim nasze radości i smutki, wszystko czym jesteśmy, co posiadamy, z czym przychodzimy. Stajemy, by dziękować za otrzymane łaski, przepraszać za nasze słabości i prosić o Twoje wstawiennictwo u Boga. Matko Chrystusa Sługi, jedynego Odkupiciela człowieka, posłanego i namaszczonego Duchem Świętym Mesjasza, który wypełnił do końca wolę Ojca, realizując Jego zbawczy plan. Mesjasza, który w tajemnicy krzyża i Eucharystii, w tajemnicy ofiarnej miłości, pokazał nam drogę do pełni życia. Pokorna służebnico Pana,
otwarcie przyjmująca Słowo Boga, by w Tobie stało się ciałem, krocząca drogą wyznaczoną przez wolę Bożą, choć nie zawsze po ludzku zrozumiałą czy łatwą. Stając przed Tobą, przychodząc do Ciebie, chcemy uczyć się jak Ty, mówić Bogu fiat, jak Ty słuchać Jego słowa, jak Ty pozwalać Mu realizować Jego zbawcze dzieło w nas i przez nas, jak Ty współpracować z każdą łaską, jaką nam daje, otwartym, pokornym i dyspozycyjnym sercem. Matko, trwająca na modlitwie z apostołami, oczekującymi daru Ducha Świętego, obecna w tajemnicy rodzącego się Kościoła, wspólnoty, w której i przez którą Bóg chce do końca świata realizować dzieło zbawienia każdego człowieka. Matko, nieustannie życiem i dłonią na jasnogórskiej ikonie wskazująca na Boga, człowieka, Syna Bożego. W tajemnicy Kościoła daje On nam udział w Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Przez sprawowane w tej wspólnocie sakramenty, szczególnie chrzest, przez głoszone w niej słowo, przez braterską posługę i modlitwę, On sam swoją zbawczą łaską przychodzi nam z pomocą w naszych słabościach, przychodzi zbawiać nas i uświęcać, uzdalniając do ofiarnej miłości, która jest pełnią człowieczeństwa. Matko Kościoła, wspólnoty uczniów Chrystusa, umocnionych darem Ducha Świętego i uzdolnionych przezeń do wypełniania danej im misji głoszenia słowem i życiem dobrej nowiny Ewangelii. Ucz nas dostrzegać działanie Boga w naszej codzienności, a przede wszystkim widzieć obecność i działanie naszego Pana i Zbawcy we wspólnocie, jaką jest Kościół. Ucz nas, mimo że łatwiej skupić się na zewnętrznej Jego stronie, na tych, którzy Go tworzą, widzieć i wierzyć w Tego, który przez sakramenty dokonuje dzieła naszego zbawienia. Tego, który przez głoszone w Kościele słowo prowadzi nas ku sobie. Tego, który przez sprawczą obecność swojego Ducha sprawia, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Oblubienico Ducha Świętego i Matko Łaski Bożej, pomagaj nam z otwartym sercem i pokorą przyjmować Boga przychodzącego w tajemnicy sakramentów, słowa czy wspólnoty Kościoła. Ucz nas wiarą i ufnością pozwalać Jego łasce w nas i przez nas działać. Ucz nas wytrwałego zaangażowania w bliskość z naszym Panem i Zbawcą, tak indywidualną, jak i we wspólnocie uczniów Chrystusa. Tak byśmy pełni Jego Ducha byli żywymi członkami Kościoła i przez świadectwo ofiarnej miłości, służby pociągali innych ku Chrystusowi i ku wspólnocie, jaką jest Jego Kościół. Tak jak co dzień obejmujemy naszą modlitwą cały Kościół Święty, na czele z Jego pasterzami, Ojcem Świętym Franciszkiem i całym polskim Episkopatem, Tobie, Matko, zawierzamy wszystkie osoby konsekrowane, szczególnie nasz paulinski zakon. Twojej matczynej opiece zawierzamy dobrodziejów duchowych i materialnych Jasnej Góry. Twojemu stanowisku u Boga powierzamy naszą Ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi Ewangelii. Polecamy rodziny, małżeństwa, starszych, przeżywających różne trudności, więźniów, chorych, cierpiących, tych, którzy doświadczają dramatu uzależnień. Zawierzamy Tobie Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o wzrost duchowy i liczebny wspólnot sodalicyjnych w naszej Ojczyźnie. Twojemu stronnictwu polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów, tych, którzy tu przy Twoje oblicze dotarli pieszo z krakowskiej Skałki, z Zaolzia, Żyglina, na rowerach z Zaolzia, także z Zaleszan, z Bolesławia, Owiszcza, a także ukryte w sercach tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Prosimy o błogosławieństwo i Twoją opiekę dla firmy Siukko z Nowego Sącza, o dar cudownego uzdrowienia dla ojca Celiaka, o łaskę uzdrowienia z wypadku dla Janusza, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Klaudii Podsiedlik z okazji 18. rocznicy urodzin. Zawierzamy te chrzty, które gromadzą się dzisiaj
przy Twojej jasnogórskiej ikonie nawiedzenia, w kościele ojców Bernardynów, w kole w diecezji włocławskiej, także tych, którzy podejmą nocne czuwanie, pielgrzymów z Jabłonkowa, Zaolzia. Wszystkie te intencje i siebie polecamy w trzeciej tajemnicy chwalebnej zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, zawierzamy Ci siebie, wszystkie nasze sprawy, intencje, także prośbę o pokój, wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się w święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O błogosławieństwo kończące naszą modlitwę prosimy przeora Jasnej Góry, ojca Samuela Pacholskiego.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serce to...